chciałam pokazać Wam moje ulubione miejsce we Wrocławiu, czyli nasz butik stacjonarny z roślinami doniczkowymi. Znajdujemy się przy ulicy Prądzyńskiego 13 na wrocławskim Trójkącie, który kiedyś cieszył się bardzo złą sławą, a obecnie jest objęty programem rewitalizacji i bardzo dużo ciekawych rzeczy tutaj się pojawia. Jakoś tak się moje życie potoczyło, że wszystko się wiąże z tym Trójkątem. Tutaj chodziłam do szkoły, tutaj mieszkał całe życie mój mąż, tutaj prowadzę jeszcze szkołę tańca, jakby ktoś nie wiedział. No i tak się złożyło, że nasz wybór, jeśli chodzi o miejsce na Jungle Boogie, padł też na Trójkąt. Mieścimy się w takiej starej, stuletniej kamienicy. W momencie, kiedy wybieraliśmy lokal, od razu moją uwagę przykuła piękna drewniana witryna z pięknymi drzwiami i ogromnymi oknami. I jakoś tak poczułam, że poczuliśmy wszyscy, że to jest to miejsce. I tutaj ponad rok temu zaczęła się nasza przygoda z Jungle Boogie. Chciałam Wam teraz pokrótce pokazać, jak wygląda nasz sklep stacjonarny. Jest przede wszystkim, jak to u nas, bardzo mocno wypchany roślinami. Jest ich naprawdę dużo i myślę, że tutaj w tej chwili tak 150 gatunków można by naliczyć lekką rączką. Tutaj jest nasza witrynka, na której właśnie wystawiamy zawsze roślinki najbardziej słońcolubne. No i jak widzicie, jest tego naprawdę bardzo dużo. Mamy Dischidie, Senecio, Lepidium, Hoję, Aureum, drugą Hoję, Saxifraga, Stolonifere, Hoję linearis, tam jeszcze mamy Senecio micanoides, Alokazje, Bananowce, Krotony, Strelicje, po prostu czego tutaj nie ma. Wszystko ładnie sobie tutaj stoi i na Was czeka. Tutaj też zobaczcie, jaka piękna Hoya bella. O, kiedyś miałam Wam pokazać, jak kwitnie. To akurat właśnie kwitnie. Piękne białe kwiatuszki z różowymi środkami. Nasze plebodia, w ogóle zakątek paprotkowy. Syngonia. Tutaj mamy piękne Anthurium clarinervum i bardzo lubiane przez Was doniczki osłonki głowy. Też można je tutaj u nas znaleźć. Tutaj dział Sansevieri, też jest sporo odmian do wyboru. Na dole jeszcze aglaonemy. Tutaj kaktusiki z takimi słodkimi buziakami. I na dole moje ulubione pnącza królują, jest ich tutaj sporo. Zawsze staram się, żeby wszystkie odmiany były dla Was dostępne. I Wasze ukochane marandy. I jeszcze też sansevierie i zamiokulkasy. Tutaj zakątek, gdzie możecie kupić olejki NEM, higrometry i trochę nawozów, żeby Wasze roślinki rosły zdrowo. No i nasz sławny regalik z osłonkami. Tutaj naprawdę do wyboru setki wzorów przeróżnych, bo jak wiecie, mam fioła na punkcie osłonek i zawsze staram się, żeby ich było naprawdę dużo, więc wszelkie rozmiary i bardzo różne wzory do wyboru dla Was. Tu nasz regalik, na którym zawsze są wystawione podłoża, które możecie kupić tak, żeby dobrać odpowiednie do Waszej rośliny. I nasze duże, piękne monsterki. Tutaj jest nasza lada, gdzie zasiadamy, obsługując Was, i piękny obraz, który dostaliśmy, pamiętacie, na konkurs urodzinowy Jungle Boogie. Stoi tutaj z nami i na nas patrzy. Oj. A tu jeszcze z ciekawostek nasza zielona ściana. Mimo że troszkę tutaj ma za ciemno, roślinki już ładnie zaczęły rosnąć i czekamy, aż nam zarosną takim jednolitym kobiercem, że nie będzie widać tych pojemników. Jakby ktoś z Was chciał taką ścianę mieć w domu, to też to
wykonujemy. Dobra, idziemy dalej. Tu jeszcze wielkoludy, strelicje, monstery. A z tej strony znajdziemy lasy w szkle. Jak tylko mam czas, to przychodzę tutaj na zaplecze, siadam i robię lasy, bo bardzo to lubię, tylko czasem czasu brakuje. Słojów nie wysyłamy, no bo boimy się, że to szkło się stłucze, a piasek w środku się wymiesza, więc to tylko póki nie wymyślimy jakiegoś sposobu, to można stacjonarnie u nas kupić. I tu jeszcze też osłoneczki lamparty. Też je bardzo lubicie i pytacie o nie. Begonia wasza okazuje się ulubiona i moja też, masoniana. Tu jeszcze na nas cisus spogląda, monkey maski, areki i jeszcze piękne bipinnatifidum o ogromnych liściach, ale to jeszcze wciąż są liście dzieci. To jeszcze nie jest to, na co tą roślinę stać. Tutaj też jeszcze trochę pnączy, filodendrony, mamy birkiny w tej chwili, mamy malaje, no i anturium zizu, jedno z waszych ulubionych, to ile byśmy nie wzięli, to zawsze znika, także staramy się, żeby zawsze tutaj było. I jeszcze na dole trochę kalatei. Jeżeli chodzi o nasz butik, no to staramy się, żeby to miejsce było po pierwsze miejscem, gdzie możecie przyjść i porozmawiać o roślinach, i nieraz się zdarza, że klienci spędzają u nas półtora godziny opowiadając o swoich kolekcjach, pytając się o porady roślinne. Zatrudniamy tutaj osoby, które znają się na roślinach i które roślinki kochają, więc śmiało możecie wpaść też po poradę, czy właśnie porozmawiać. I staramy się też, żeby tutaj były dobre warunki dla roślin. Żeby to nie było tak, jak czasami właśnie kupujecie rośliny gdzieś na przykład w markecie, że one tam stoją, wegetują i właściwie jeżeli uda się je kupić szybko po dostawie, no to ok, ale im z każdym dniem, kiedy tam stoją, są w coraz gorszej kondycji, coraz mniej odporne i no, nie mają się dobrze. Tutaj staramy się, żeby te rośliny mogły nie tyle właśnie wegetować i czekać na was, ale też po prostu żyć i się rozwijać, tak? I nawet jeżeli muszą poczekać na swój nowy domek trochę dłużej, no to tutaj mają bardzo dobre warunki. Po pierwsze, tutaj mamy wiosną i latem bardzo wysoką wilgotność powietrza, sięgającą nawet do 70-80%. Czasem jest tak, że nawet aż nam torby papierowe rozmiękają, tak jest u nas wilgotno. A z kolei zimą w sezonie grzewczym mamy nawilżacz, który emituje przez cały dzień tutaj parę wodną, żeby roślinki miały też wilgotność, więc zawsze staramy się, żeby też 70, nawet 80% wilgotności dla roślin tutaj było. Dodatkowo wyposażyliśmy się w lampy, które mają bardzo dużą jasność i moc. To jest, słuchajcie, 11 tysięcy lumenów i 6,5 tysiąca kelwinów, więc takie światło, które jest odpowiednie dla roślin, ponieważ nie jest tutaj u nas specjalnie jasno, to jest kamienica, tutaj na witrynie to owszem, słońca jest sporo, ale w głębi już tak nie bardzo, stąd to dodatkowe doświetlenie. Pod półeczkami w głębi też mamy światełka o odpowiednim widmie dla roślin, które też nam trochę je tutaj jeszcze doświetlają. No i jeszcze w zimie czy zawsze mamy ogromne wydatki na prąd, żeby lokal ogrzać, żeby roślinkom było ciepło i przyjemnie. A, no i tu jeszcze zapomniałam dodać na środku nasz stoliczek, gdzie też jeszcze mamy anturium zizu, pepperoni, no, tego krotona, który jest bardzo ciekawy. Fajnie ubarwione, tak trochę z krokodylem mi się kojarzy. Bardzo ma ciekawy pokrój i ładne listeczki. Diefenbachie i fikusy. I trochę jeszcze paproci. Także zapraszamy was bardzo serdecznie. Jak jesteście we Wrocławiu, to wpadajcie nas odwiedzać. To jest to miejsce, z którego wszystko się zaczęło. Nasze pierwsze roślinne dziecko. Mamy ogromny sentyment do tego miejsca i mamy nadzieję, że nas tutaj, jeżeli jeszcze nie byliście, to niezwłocznie odwiedzicie.